Cześć baranki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was. Pustelnik i karta Asa Kielichów, czyli myślę, że możecie rozważać jakieś kwestie, zastanawiać się na przykład nad jakąś relacją. Możecie w czwartek zastanawiać się nad tym, czy zgodzić się z kimś spotkać, czy też nie. Czy wyjść do kogoś z jakąś inicjatywą, z jakąś ofertą, czy coś zaproponować komuś. Możecie potrzebować czasu, żeby się nad tym zastanowić, żeby coś sobie przemyśleć. To jest takie powolne działanie, bardzo ostrożne, raczej takie przemyślane. No więc myślę, że może chodzić też o jakąś osobę. Może chodzić o spotkanie, może chodzić o wyciągnięcie właśnie ręki do kogoś, może chodzić o dogadanie się, negocjacje, pogodzenie, ale wcześniej będziecie chcieli się nad tym zastanowić, przemyśleć sobie pewne kwestie, pewne sprawy. Może chodzić o jakieś hobby, pasje, nad którym się zastanawiacie. Może coś nowego Wam przychodzi do głowy, nowy pomysł, nad którym chcecie się zastanowić, może nowa pasja, nowe jakieś źródło zainteresowania się pojawia. No więc będziecie się chcieli zastanowić tego dnia nad tym, przemyśleć sobie, coś przeanalizować. Pozdrawiam, cześć. Cześć byczki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Zobaczmy, co dla Was się pojawia. Dwójeczka buław oraz karta dziesiątki kielichów, czyli możecie w czwartek być niezdecydowani na coś. Niezdecydowani na to, czy chcecie na przykład pojechać do rodziców, czy też nie. Mogą to być kwestie związane z partnerstwem, z rodziną, z dziećmi. I tu jakieś opcje się pojawiają, jakieś wybory. Nie jesteście czegoś pewni, nie jesteście zdecydowani na coś. Może nie jesteście zdecydowani na przykład no, na jakieś spotkanie rodzinne. Może będziecie się chcieli nad tym jeszcze zastanowić. Może chodzić o jakieś kwestie, sprawy związane z partnerem i tu też się pokazuje jakieś niezdecydowanie. Może ktoś Was o coś poprosi, będziecie tak między młotem a kowadłem tego dnia, bo partner będzie wymagał czegoś innego, na przykład rodzice będą prosić Was o coś innego, albo dzieci, więc brat, siostra, no różne tu osoby mogą być takie z bliskiego otoczenia, to mogą być przyjaciele i gdzieś tutaj będziecie tkwić i zastanawiać się, co zrobić, którą może nie tyle osobę wybrać, ale jak tutaj zrobić tak, żeby było dobrze, żeby na przykład pogodzić te dwie strony, żeby te dwie opcje, no, żeby na coś się zdecydować. Więc gdzieś tutaj takie niezdecydowanie i zastanawianie się, wahanie się, którą z opcji wybrać, z możliwości, którą wybrać. Możliwe, że będziecie stali przed jakimś takim, powiedzmy, dylematem tego dnia, wyborem, no i nie będziecie mogli go podjąć. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Dziewięć buław oraz karta dziesiątki mieczy. No, myślę, że tutaj ostro, twardo postawicie na swoim, czyli na swoje zdanie. Będzie bardzo ważne, Wasze zdanie. To, co chcecie, to, do czego zmierzacie. I zakończyć możecie tutaj pewne sprawy, pewne sytuacje, które no, w jakiś sposób Wam już tutaj nie odpowiadały. Więc możliwe, że w czwartek takie rozliczenie może być no, z jakimiś trudnymi sytuacjami, trudnymi osobami, trudnymi sprawami. Możecie stawić im czoła tego dnia i no, ja bym powiedziała tak, zdecydowanie postąpić, zdecydowanie się zachować. Możecie zakończyć coś tego dnia. Coś, tak jak powiedziałam, coś, co tutaj Wam nie służy. Tutaj jest jakaś kwestia też stawiania pewnych granic. Czyli możecie postawić na przykład kogoś przed jakimś faktem dokonanym, albo żeby dać jakieś takie argumenty, że ktoś zdecyduje się, że no, nie będzie więcej Was niepokoił. Na przykład, więc tu może być taka kwestia zakończenia czegoś, właśnie postawienia kropki nad i, bym powiedziała, czyli też no, być może zakończenie jakichś trudnych sytuacji dla Was. Może chcecie iść dalej do przodu, a coś dalej nie pozwalało Wam w jakiś sposób funkcjonować. Dziewiątka buław to karta, która mówi również o asertywności, o tym, że tutaj się raczej nikt nie wycofa z jakiegoś swojego zdania, czy z tego, co uważacie. Dlatego, no właśnie, może jakieś zakończenie tutaj jest istotne, ważne, żeby coś zakończyć, żeby móc iść dalej po prostu. Pozdrawiam, cześć.
Cześć Raczki, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Jaka będzie energia dla Was tego dnia? Szóstka buław i karta maga. No piękna energia, możecie osiągać jakieś sukcesy w czwartek. Jakieś zwycięstwo. Ktoś może postawić na swoim. Tu są dwie karty takiego przewodniczenia, przewodnictwa w jakimś projekcie. Tego, że tu się chce działać, że się chce być aktywnym, że chce się podążać za sukcesem, że do tego się dąży tak naprawdę. Może chodzić o własną działalność gospodarczą. Możecie coś tutaj sobie na przykład kombinować właśnie z tą działalnością. Oczywiście kombinować w dobrym słowa znaczeniu. Tu jest dążenie do jakiejś satysfakcji, dążenie do no, sukcesu, do osiągnięcia jakiegoś celu. Mag to jest taka ogromna siła, taka ogromna kreatywność, działanie, aktywność właśnie w dążeniu do swoich celów, do realizacji jakichś zamierzeń. I tutaj karty mówią, że macie wszystko, żeby osiągnąć sukces. Tak naprawdę sukces, powiedziałabym, jest na wyciągnięcie ręki, tylko musicie być aktywni, musicie działać, musicie podążać w tym kierunku właśnie, w którym chcecie. Więc tutaj naprawdę czwartek bardzo dobrze się zapowiada. Możecie zostać dostrzeżeni w pracy przez pracodawcę. Może Was chcieć w jakiś sposób wynagrodzić. Może powie Wam też kilka fajnych, mądrych słów na Wasz temat. Gdzieś pochwali. No więc bardzo pozytywne karty. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Siedem monet oraz karta piątki mieczy. Powiedziałabym, że możecie na coś czekać i się nie doczekać. Czyli czwartek to jest taki dzień, kiedy oczekujecie na jakieś rozwiązania, oczekujecie na jakieś wiadomości, informacje i one po prostu nie przychodzą. Ale jak przyjdą, to będą rozczarowujące. Nie będzie to po waszej myśli. Może czekacie na przykład na jakieś pismo, które ma przyjść do was i ono być może, jeśli przyjdzie, to będzie niekorzystne dla Was. No tutaj pokazuje się przy piątce mieczy no źle obrany kierunek, bym powiedziała, działania. Czekacie na jakieś efekty, ale to jest albo źle ulokowaliście pewne rzeczy. Jeśli mówimy o uczuciach, no to zła osoba, w której ulokowaliście uczucia. Jeśli czekacie na to, żeby coś tu się rozwinęło, to powiedziałabym, że pójdzie w złą stronę. Ewentualnie, tak jak mówię, no jakiś zawód tutaj będzie, coś się nie potoczy tak jak chcecie, będziecie rozczarowani jakąś sytuacją, jakąś osobą. Ktoś tu może być rozczarowany właśnie, może rozczarowani długością czekania, tym, że nie ma tej odpowiedzi, to też tak może być tak naprawdę. Jeżeli pójdziecie na urlop tego dnia w czwartek, to też coś tutaj może się nie udać. Może nie uda się ten urlop właśnie, a może nie uda się Wam go wziąć, bo ktoś Wam pokrzyżuje plany po prostu, a może niekorzystny to będzie jakiś taki okres czasu dla Was. Możecie żałować, czy w ogóle poszliście na urlop, tak? Bo może być, nie wiem, dużo obowiązków, jakieś tam inne rzeczy do załatwienia. Coś tutaj może takiego być, że będziecie tym rozczarowani. Do usłyszenia, cześć. Cześć Panny, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Co może się wydarzyć? Sprawdźmy, Panny. Osiem buław oraz karta pazika monet, więc tutaj możliwości, szanse na komunikację, poznanie nowej osoby, być może przez internet, tak? Szanse na to, żebyście poszli w jakimś nowym kierunku działania, żebyście, no, energicznie, w ogóle to jest taka energia ogromna w czwartek pokazana, będziecie chcieli, no, powiedziałabym, zdobywać różne rzeczy, tak? Różne oferty, propozycje mogą do Was przychodzić, może to Wy będziecie składać jakieś propozycje, oferty komuś, może tu być jakaś propozycja pracy, zlecenia, projektu, więc tutaj dzieje się, kontakty, komunikacja, odpisywanie na wiadomości, odpisywanie na jakieś pisma, więc no tutaj może się dziać naprawdę sporo, dużo, tak naprawdę. Jeśli chodzi o osoby, komunikację, to w internecie może też się coś, nieco dziać, mogą tu być nowe osoby do poznania, na przykład może chcecie się z kimś zapoznać, może nawiązujecie jakieś kontakty, relacje, na przykład przez internet. To mogą być też biznesowe kontakty z kimś nowym, możecie chcieć z jakąś nową firmą podpisywać jakieś umowy, rozmawiać, o czymś negocjować, więc tutaj też tak może być, a mogą to być po prostu nowi kontrahenci, nowi nabywcy, nowi klienci, więc dużo, dużo się tutaj dzieje tak naprawdę.
Komunikacja cały czas, rozmowy, ja bym powiedziała, i po prostu cały czas w biegu taki dzień. Jeżeli myślicie o jakimś kierunku działania, no to też tutaj jest pokazane, że będziecie chcieli lub będziecie się zastanawiać, czy będziecie działać raczej w jakimś kierunku konkretnym, już sprecyzowanym. Może coś sobie tutaj upatrzyliście, że chcecie jakieś szkolenie sobie zrobić z czegoś, czy jakiś kurs, no i będziecie do tego dążyć tego dnia. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wagi, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Wisielec oraz karta piątki, piątki kielichów. Powiedziałabym, że możecie tego dnia w czwartek zastanawiać się nad jakąś sytuacją, która miała miejsce w przeszłości. No, gdzieś możecie coś mocno przeżywać, może troszeczkę was, może nie tyle paraliżować strach, ale może to, że będziecie tak mocno emocjonalnie zaangażowani w przeszłość, w jakąś sytuację, no to może powodować, że nie będziecie wykonywać innych ruchów, na przykład nie będziecie w stanie zrobić kroku do przodu, podjąć jakiejś decyzji, nie będziecie myśleć przyszłościowo, tylko raczej tak pokazuje mi się tu bierność, czyli zastanawiam się, myślę cały czas o tej przeszłości, przeżywam to na nowo, więc gdzieś tutaj takie kwestie, jakieś opóźnień. Możliwe, że jeżeli zbyt mocno zaabsorbujecie się tą przeszłością, to nawet gdzieś możecie się spóźnić na jakieś spotkanie, coś może być odwołane, możecie sami odwołać. No, różne tu mogą być takie sytuacje. Może być też tak, że ogólnie na przykład jakaś sytuacja z przeszłości pozwoli wam na to, byście zobaczyli pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście. Czyli to, że przeżywacie coś emocjonalnie, to, że może czegoś się obawiacie, to, że może no, ktoś z was jeszcze nie wyleczył się z jakiejś relacji, które się zakończyły, czy z jakichś trudnych, przykrych sytuacji, no to może spowodować, że dojrzycie inne aspekty tej sytuacji, zobaczycie ją w innym świetle. Pozdrawiam. Cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Siedem mieczy. Siedem mieczy i czwórka monet. Powiedziałabym, że ktoś może chcieć Was tutaj oszukać. Mówię o kwestiach finansowych, możliwe jakieś kwestie dotyczące na przykład pieniędzy na waszym koncie, więc uważajcie tutaj na jakieś te telefony takie, no, od osób rzekomo z banku, wyłudzających jakieś hasła, dane osobowe. Więc tego dnia miejcie na to oko, bo tu się pokazuje ktoś, kto ma zakusy na wasze pieniądze, powiedziałabym, odłożone na koncie. Ktoś będzie chciał się do nich dobrać, podkraść wam je. Może chodzić w ogóle o podkopanie waszej stabilizacji, waszego takiego poczucia bezpieczeństwa. Więc tutaj również ktoś może chcieć na przykład uzyskać jakieś informacje, które wykorzysta później przeciwko wam. Ktoś może podkopywać waszą wiarygodność. Ktoś może tutaj próbować w jakiś sposób, no, oczywiście, tak, żebyście nie wiedzieli o tym, ale do kogoś gdzieś tam na uboczu. Taka dwulicowość tu się pokazuje, więc ktoś może, no, tak jak mówię, podkopywać waszą wiarygodność, wasze umiejętności, to co potraficie w pracy na przykład zawodowo. Więc tutaj też jakieś takie może być zagrożenie dla poczucia tego bezpieczeństwa, dla poczucia stabilizacji domowej, dla poczucia bezpieczeństwa finansowego. Więc no, uważajcie tego dnia. W ogóle uważajcie tego dnia też na jakichś złodziei, oszustów, na jakieś takie promocyjne sytuacje, które że można coś kupić niby taniej, a w sumie się okaże, że się kupi drożej. Więc no tutaj tak czytajcie ceny, żeby nie oszukać się też samemu, na przykład gdzieś tam na jakichś kasach samoobsługowych. Pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam Was w przysłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Siedem kielichów i karta Asa kielichów. No to tutaj jakieś propozycje się pokazują. Pokazują się w czwartek jakieś opcje, możliwości. Pokazuje się być może
jakiś wybór przed Wami, ale tutaj możliwe również bujanie w obłokach. Możecie o czymś marzyć, o jakiejś ofercie, propozycji, możecie marzyć o kimś, o jakichś uczuciach, emocjach, no i nic nie robić w tym kierunku, więc gdzieś tutaj jest szansa na to, żeby na przykład urzeczywistnić choć jeden z tych Waszych zamiarów, planów, jedną z tych opcji, żeby mogła stać się rzeczywistością, ale trzeba działać. Nie wystarczy tylko marzyć i tego chcieć. Trzeba podjąć jakieś kroki ku temu, żeby urzeczywistnić to. Natomiast no, tu się pokazuje w czwartek dla Was bardziej takie bujanie w obłokach, marzenia właśnie o jakiejś miłości, może o jakiejś pasji, może o jakimś spotkaniu. Możecie marzyć w ogóle tutaj takie emocjonalne kwestie, o jakiejś randce. Natomiast te możliwości są i no i dla niektórych z Was to pozostanie tylko w sferze dalej bujania w obłokach, marzeń, snucia jakichś tam fantazji na temat kogoś czy czegoś, a nie podejmiecie się żadnego działania, mimo iż są takie możliwości, że można by było nawiązać tu z kimś kontakt, wybrać tu jedną z tych opcji, tak jak powiedziałam, ale mam wrażenie, że tego nie zrobicie. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Zobaczmy, jaka energia do Was przychodzi tego dnia. As mieczy oraz wisielec. No mam tutaj wrażenie, że będziecie mieć jakiś przebłysk, jakiś fantastyczny pomysł Wam może przyjść do głowy. Być może czekaliście na ten pomysł jakiś czas, może tutaj jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu przychodzi do głowy, może stwierdzacie, że najwyższy czas, żeby czymś się zająć, żeby wyjaśnić jakąś sprawę, żeby porozmawiać o czymś szczerze, żeby postawić pewne sprawy no, na ostrzu noża, bym powiedziała, więc gdzieś tutaj mogą być takie kwestie właśnie przemyślenia, mogą być kwestie innego spojrzenia na pewne sprawy, więc stąd ten przebłysk, stąd chęć na przykład rozmowy, komunikacja, tak, wyjaśnienie sobie czegoś, wynegocjowanie czegoś, no jakieś tutaj takie rozmowy. Może na przykład komuś się nie spodobać to, że ktoś się spóźni na przykład gdzieś i wtedy no powiecie, możecie powiedzieć trochę ostrych słów, tak, szczerze, co myślicie na temat spóźnialstwa na przykład, więc gdzieś tutaj też takie sytuacje mogą się wydarzyć. Może być tak, że ktoś z Was może mieć jakiś pomysł, jakiś przebłysk, ale jeszcze go nie będzie realizował na przykład w czwartek, tylko gdzieś tam jeszcze gdzieś się zastanawiał nad możliwościami, jakimiś innymi sposobami na przykład na ten pomysł. Może jakaś komunikacja tak samo. Możecie wiedzieć, że chcecie coś zrobić, że chcecie postawić na swoim, czy tam, nie wiem, z kimś porozmawiać, coś sobie wyjaśnić, ale musicie do tego podejść w taki sposób właśnie zdecydowany, przemyślany, więc jeszcze troszeczkę czasu możecie potrzebować na to, żeby się nad tym zastanowić. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. As buław oraz dziesiątka kielichów. No, to powiedziałabym, że tutaj jakaś aktywność mi się pokazuje w relacjach, w rodzinie, czyli jakieś działania, zamierzenia, spotkania. Możliwe, że spotkania z kimś, kogo bardzo lubicie, możliwe, że spotkania z partnerem, możliwe, że jakaś tutaj randka się szykuje, może jakieś takie kwestie też namiętności, bo as buław jednak to też energia, aktywność, działanie to namiętność, potencjał. Więc tutaj możliwe, no takie powiedziałabym romantyczne, to można w mało powiedziane, chwile. W partnerstwie, w relacji, w związku, więc no takie miłe spotkania. Dziesiątka kielichów też pojawia się jako dosyć dobra karta, jeśli mówimy tu o relacjach, więc gdzieś tutaj jakiś ogień, jakiś żar, ktoś może z kimś flirtować, no jakaś komunikacja, początek, ktoś może kogoś poznać, kogoś, kim się zainteresuje, więc tu ktoś, kto wywołuje na Waszych twarzach uśmiech, więc to bardzo pozytywne aspekty, pozytywne osoby, pozytywne jakieś aktywności, bym powiedziała. No więc komunikacja, dużo może się dziać tak naprawdę. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na czwartek, 25 lipca. Zobaczmy, co tu może się wydarzyć. Dwójka kielichów oraz
Siódemka kielichów, no tutaj emocjonalność, jakieś mogą być spotkania, komunikacja, rozmowy z kimś, jakieś możliwości, opcje, powiedziałabym więc. Dla niektórych osób możecie zastanawiać się nad jakąś umową, podpisaniem umowy. Mogą tu być inne aspekty tej umowy, być może jakieś, rozmawiać możecie o jakichś aneksach, możecie rozmawiać o innych oczekiwaniach, możliwościach. Ale tutaj jest dogadywanie się bardzo dobre zresztą, więc gdzieś jakieś omawianie jakichś spraw, powiedziałabym, jeśli mówimy o kwestiach zawodowych. Omawianie jakichś kwestii, jakichś być może projektów. Większej ilości nawet bym powiedziała. Natomiast jeśli mówimy o relacjach, które się tu bardzo pięknie też pokazują, tak naprawdę, no to mogą być no, kwestie takie, że też rozmawiacie o czymś, o jakichś możliwościach. O na przykład, jeśli tu macie się ku sobie, to też możecie rozmawiać o sobie na przykład, jakieś snuć plany, zamierzenia, fantazjować sobie na przykład, co by było gdyby, a gdyby zrobić tak i tak, a gdyby się tak i tak zachować, więc gdzieś tutaj jakieś takie fantazjowanie, na przykład w relacji, fantazjowanie w partnerstwie, powiedziałabym, no, snucie tutaj jakichś takich fajnych marzeń, być może wspólne jakieś takie plany możecie snuć na przykład, więc naprawdę bardzo fajna rozmowa, komunikacja, no i fajne dogadywanie się, taka nić porozumienia jest. Pozdrawiam, cześć.